Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcanego Obiad. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób możecie przerobić duże ilości pomidorów, tak by cieszyć się ich smakiem przez całą zimę. Potrzebna Wam będzie dowolna ilość pomidorów. Najlepsze są takie podłużne, bardzo mięsiste. Dodatki: czosnek, lubczyk, sól, może być też pieprz. Żeby przygotować taki przecier na zimę, używam blendera. W tym przypadku jest to blender firmy G21 Perfect Smoothie. Wcześniej robiłam to przy pomocy wyciskarki wolnoobrotowej, ale niestety zajmowało to dużo więcej czasu i musiałam poświęcić na to więcej godzin. Zaczynamy. Najpierw wrzucam pomidory do blendera. Jak widzicie, wrzucam całe pomidory, nie krojąc ich. Dlatego jest to taka szybka metoda. Wystarczy. Oprócz tego od razu dodaję sól. Pół łyżeczki soli, tak tylko do smaku. I włączam blender. Tyle. Teraz wystarczy pomidory zagotować. No, to nie działa. Pomidory będą się gotowały, a ja w tym czasie do słoika wrzucę czosnek, małą gałązkę lubczyku. I tutaj wleję później pomidory. Po tym wszystkim, jak pomidory będą już gorące, po prostu zagotowuję je w słoiku około pół godziny i to wszystko, cała prawda. Pomidory się już gotują. Być może interesuje Was to, dlaczego pomidory gotuję, a nie wlewam od razu do słoika. Próbowałam kiedyś takiej metody, ale niestety pomidory się rozwarstwiały podczas gotowania i nie wyglądało to ładnie, dlatego najpierw je zagotowuję, wlewam do słoików i dopiero pasteryzuję. Przecier już jest zagotowany. Więc do słoiczka z lubczykiem i czosnkiem przelewam pomidory. Skórek w nim w ogóle nie czuć, nie musicie się ich obawiać. I w ten sposób uzyskujecie doskonałe domowe pomidory na zupę, na sos. Bardzo tanio i szybkim sposobem. Teraz wystarczy tylko słoik zakręcić i zapasteryzować około 30 minut i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, cześć!